Rozpocznijmy rywanie. Zakończyła się regulaminowa przerwa. 45 kg ze sztandę. Pierwsze podejście wykona Paweł Grzączkowski Omega Kleszczów. Na razie mamy mizernie. To nie ta grupa. Poproszę na sztangę, ale podchodzi Paweł Grzączkowski. Kg na sztandę, podchodzi Paweł Grzączkowski Omega Kleszczów. Podejście zaliczone. Na razie proszę, 47 kg na sztandę. Proszę o sztangę 50 kg. Jako pierwszy do tego ciężaru podejdzie Patryk Głębocki, UOLKA Ostrów Mazowiecka. Przygotowuje się Miłosz Stemenowicz, AKS Myślibórz. Podejście zaliczone. Pozostaje 50 kg na sztandę. Pierwsze podejście wykoła Miłosz Semenowicz. Przygotowuje się Paweł Grzączkowski. Podchodzi Semenowicz. Podejście zaliczone, pozostaje 50 kg na sztandę. Drugie podejście wykona Paweł Grzączkowski Omega Kleszczu. Do 51 przygotowuje się Miłosz Semenowicz. Oh!
Podejście zaliczone. Proszę sztangę, 51 kg. Ponownie zobaczymy tego samego zawodnika. Nastąpi zmiana ciężaru. 51 kg na sztandę, czas 2 minuty. Podejście trzecie wykona Paweł Grzączkowski. Do 53 przygotowuje się Kacper Słowikowski. Proszę sztangę, 53 kg. Podchodzi Kacper Słowikowski, CLKS Mazowie Ciechanów. Przygotowuje się Głębocki. Podejście zaliczone. Pozostaje 53. Zostaje 53 kg na sztandę, podchodzi Patryk Głębocki, do 54 przygotowuje się Cemenowicz. Podejście zaliczone. 54 kg. Poproszę na sztangę. Drugie podejście wykona Miłosz Semenowicz, AKS Myśliwórz. Przygotowuje się do podejścia trzeciego Paweł Grzączkowski. Podchodzi Miłosz Semenowicz. Podejście zaliczone. Pozostaje 54 kg na sztandę. Trzecie podejście wykona Paweł Grzączkowski, Omega Kleszów. Przygotowuje się do 55 Aleksander Kowalski, Budowlani Nowy Tomyśl. Podchodzi Paweł Grzączkowski. Podejście zaliczone. Proszę na sztangę, 55 kg. 55 kg na sztandę. Pierwsze podejście wykona Aleksander Kowalski, Budowlanin Nowy Tomyśl. Do podejścia trzeciego przygotowuje się Patryk Głębocki. Podchodzi Aleksander Kowalski. Podejście zaliczone. Pozostaje 55 kg na sztandę. Trzecie podejście wykona Patryk Głębocki, Olka Ostrów Mazowiecka. Podchodzi Patryk Głębocki, przygotowuje się Kacper Słowikowski.
Podejście zaliczone. Proszę na sztangę 56 kg. 56 kg. Drugie podejście wykona Kacper Sowikowski, CLKS Mazowia Ciechanów. Do podejścia trzeciego przygotowuje się Miłosz Stemenowicz, AKS Myśliwosz. Podchodzi Sowikowski. Podejście zaliczone. Pozostaje 56 kg na sztandze. Trzecie podejście wykonana Miłosz Stemenowicz, AKS Myśliwosz. A do 60 kg przygotuje się Patryk Dziuba. Podejście zaliczone. Proszę o sztangę 60 kg. Na sztandę pierwsze podejście wykona Patryk Dziuba, GKS Niemce. Przygotowuje się Olaf Pasikowski, Lubisz Gryf Bujny. Podchodzi Dziuba. Podejście zaliczone. 60 kg pozostaje na sztandze. Pierwsze podejście wykona Olaf Pasikowski. Pasikowski podwyższył. Podchodzi Gracjan Rosiński, AKS Białogard. Przygotowuje się Bartłomiej Bajora. Podchodzi Rosiński. Podejście zaliczone. Pozostaje 60 kg na sztandę. Pierwsze podejście wykona Bartłomiej Bajora, WLK Siedlce Nowej Ganie. Przygotowuje się Aleksander Kowalski, budowlani Nowy Tomyśl. Podchodzi Bajora. Podejście zaliczone. 60 kg na sztandę. Podchodzi Aleksander Kowalski, budowlani Nowy Tomyśl. Przygotowuje się Kacper Sowikowski, Mazowia Ciechanów. Podejście zaliczone. Pozostaje 60 kg na sztandze. Trzecie podejście wykona Kacper Sowikowski, CLKS Mazowia Ciechanów.
Do 62 przygotowuje się Pasikowski. Podejście niezaliczone. Proszę sztangę 62 kg. 62 kg na sztandę podchodzi Olaf Pasikowski. Luks gry w bujny. Do 63 przygotowuje się Aleksander Kowalski. Podejście niezaliczone, pozostaje 62 kg na sztandze. Drugie podejście wykona Olaf Pasikowski, Luks gry w bujny. Zawodnik ma 2 minuty czas. Do 63 przygotowuje się Aleksander Kowalski. Minuta. Podejście niezaliczone, pozostaje 62 kg na sztandę. Podchodzi Olaf Pasikowski, Luks gry w bujny. Podejście trzecie. Minęła minuta. Thank you.
Podejście zaliczone. Proszę sztangę 63 kg. Na sztandę podchodzi Aleksander Kowalski, budowlani Nowy Tomyśl. Do 64 przygotowuje się Gracjan Rosiński. Podejście zaliczone. Proszę sztangę 64 kg. Na sztandy. Drugie podejście wykona Gracjan Rosiński, AKS Białogard. Przygotowuje się Bartłomiej Bajora, WLK Siedlce, Nowej Ganie. Podchodzi Rosiński. Czas proszę od początku łączyć. Podejście zaliczone. Pozostaje 64 kg na sztandę. Drugie podejście wykona Bartłomiej Bajora, WLK Siedlce, Nowej Ganie. Do 65 przygotowuje się Michalak Wojciech. Podejście zaliczone. Proszę na sztangę 65 kg. I od tego ciężaru rozpocznie rwanie Wojciech Michalak, AKS Myśliwórz. Przygotowuje się Krzysztof Masiarz, rzemieślnik Malbork. Michalak podwyższył. Podchodzi Krzysztof Masiarz, rzemieślnik Malbork. Podejście pierwsze. Na sztandę podchodzi Krzysztof Masiarz, rzemieślnik Malbork. Przygotowuje się Patryk Dziuba. Podejście niezaliczone, pozostaje na sztandę 65 kg. Podchodzi Patryk Dziuba, GKS Niemcy. Podejście drugie, przygotowuje się Krzysztof Masiarz. Proszę o włączenie czasu. Patryk Dziuba na pomoście. Podejście Dziuby zaliczone, podchodzi Krzysztof Masiarz, podejście drugie. Do 66 przygotowuje się Bajora. Na sztandę podchodzi Krzysztof Masiarz, rzemieślnik Malbork. Przygotowuje się Bartłomiej Bajora. Podejście niezaliczone, pozostaje 65 kg na sztandę i trzecie podejście wykona Krzysztof Masiarz. Do 67 przygotowuje się Wojciech Michalak. To cross the line.
Minęła minuta. Podejście zaliczone. Proszę o sztangę 67 kg. 67 kg na sztandę. Pierwsze podejście wykona Wojciech Michalak, AKS Myślibórz. Przygotowuje się Gracjan Rosiński. Podchodzi Michalak. Czas 1 minuta, poproszę. Podejście zaliczone. Pozostaje 67 kg na sztandę. Trzecie podejście wykona Gracjan Rosiński, AKS Białogard. Przygotowuje się Bartłomiej Bajora, WLKS Siedlce Nowe i Ganie. Podejście zaliczone. Pozostaje 67 kg na sztandę. Podchodzi Bartłomiej Bajora, WLKS Siedlce Nowe i Ganie. Przygotowuje się Łukasz Grablewski. Podejście zaliczone. Proszę na sztangę 68 kg. 68 kg. Pierwsze podejście wykona Łukasz Grablewski, Nida Niedzica. Do podejścia trzeciego przygotowuje się Patryk Dziuba. Podchodzi Łukasz Grablewski. Podejście zaliczone. Proszę, pozostaje 68 kg na sztandę. Trzecie podejście wykona Patryk Dziuba, GKS Niemce. Podejście niezaliczone. Proszę na sztangę 70 kg. 70 kg. Pierwsze podejście wykona Wiktor Skrzypiec, GKS Niemce. Przygotowuje się pod Wojciech Michalak. Podchodzi Wiktor Skrzypiec. Podejście zaliczone. Pozostaje 70 kg na sztandze. Drugie podejście wykona Wojciech Michalak.
70 kg na sztandę. Drugie podejście wykona Wojciech Michalak. Do 72 przygotowuje się Łukasz Grablewski. Podejście zaliczone. Proszę o sztangę, 72 kg. 72 kg na sztandę. Drugie podejście wykona Łukasz Grablewski, Nida Niedzica. Do 73 przygotowuje się Wiktor Skrzypiec. Podejście zaliczone. Proszę na sztangę, 73 kg. 73 kg na sztandę. Drugie podejście wykona Wiktor Skrzypiec, GKS Niemce. Przygotowuje się Wojciech Michalak. Pomoście Skrzypiec. Podejście zaliczone. 73 kg na sztandę. Trzecie podejście wykona Wojciech Michalak. Do 75 przygotowuje się Szymon Soleta. Podchodzi Michalak. Podejście zaliczone. Proszę na sztangę, 75 kg. I jako pierwszy do tego ciężaru podejdzie Szymon Soleta, Grom Więcbork. Soleta podwyższył, wobec powyższego podejdzie Jakub Gołębiewski, Tarpan Mrocza. Na sztandę pierwsze podejście Jakub Gołębiewski. Przygotowuje się Łukasz Grablewski. Podejście zaliczone. Pozostaje 75 kg na sztandze. Trzecie podejście wykona Łukasz Grablewski, Nida Niedzica. Przygotowuje się Wiktor Skrzypiec, GKS Niemce. Podchodzi Grablewski. Podejście niezaliczone, 75 kg na sztandę. Trzecie podejście wykona Wiktor Skrzypiec. Do 76 przygotowuje się Soleta.
Podejście zaliczone. Proszę na sztangę 76 kg. Na sztandze. Pierwsze podejście wykona Szymon Soleta, Grom Więcbork. Do 80 przygotowuje się Jakub Gołębiewski. Podchodzi Soleta. Podejście niezaliczone, pozostaje 76 kg na sztandze. Drugie podejście wykona Szymon Soleta. Grom Więcbork, zawodnik, ma 2 minuty czas. Minęła minuta. Podejście niezaliczone. Pozostaje 76 kg na sztandze i trzecie podejście wykona Szymon Soleta, Grom Więcbork. Minuta. Podejście niezaliczone. Proszę sztangę, 80 kg. Szymon Soleta nie zaliczył żadnego podejścia w raniu, nie będzie klasyfikowany w dwuboju. 80 kg na sztandze podchodzi Jakub Gołębiewski, pan Mrocza. Do 100 kg przygotowuje się Filip Komorniczak. Do zakończenia rwania pozostało 9 podejść. Thank you.
Podejście zaliczone. Proszę o sztangę 85 kg. Trzecie podejście wykona Jakub Gołębiecki, zawodnik ma 2 minuty czasu. A do 100 kg przygotowuje się Filip Komorniczak. Do zakończenia rwania pozostało 7 podejść. I bezpośrednio po zakończeniu rwania rozpoczynamy podrzut. Podejście niezaliczone. Proszę o sztangę 105 kg. I pierwsze podejście. Akulski podwyższył. Proszę o sztangę 108 kg. Na sztandze pierwsze podejście wykona Filip Komorniczak na ryw półtusk. I będzie to od razu atak na rekord Polski juniorów do lat 15, który w tej chwili wynosi 106 kg i należy również do Filipa Komorniczaka. Podejście zaliczone i nowy rekord Polski stał się faktem. Proszę na sztangę 110 kg. Jako pierwszy do tego ciężaru podejdzie Patryk Kulski, Tarpan Mrocza. Przygotowuje się Filip Komorniczak. I jeżeli Filip Komorniczak wyrwie 110 kg, podejście zaliczone. Pozostaje 110 kg na sztandze. I drugie podejście wykona Filip Komorniczak. 110 kg na sztandze podchodzi Filip Komorniczak. A do 115 przygotowuje się Patryk Kulski. Podejście zaliczone, nie chciałem zapeszyć, więc nie informowałem, ale to mimo, że rekord Polski juniorów, jest to pierwszy rekord Europy juniorów do lat 15 na naszych zawodach.
Także od dzisiaj rekord Europy w rwaniu w tej kategorii wagowej do 85 wynosi 110 kg i należy do Filipa Komornicza. No, w każdym razie jest to wynik lepszy od rekordu Europy. 112 kg na sztandę i ponownie na pomoście Filip Komorniczak. Proszę zatrzymać czas, 113 kg na sztandę, proszę. I trzecie podejście wykona Filip Komornicza. Podejście niezaliczone. Proszę o sztangę 115 kg. A i tak gratulacje dla Filipa. Da wynik lepszy od rekordu Europy. Niestety nasze zawody nie mają takiej rangi, żeby ten rekord był oficjalnie zatwierdzony. 115 kg na sztandę podchodzi Patryk Kulski, Tarpan Mrocza. Do zakończenia rwania pozostały dwa podejścia. Podejście zaliczone. Proszę o sztangę 121 kg i będzie to atak na rekord Polski w rwaniu, który w chwili obecnej wynosi 120 kg i należy właśnie do Patryka Kulskiego. 121 kg. Podchodzi Patryk Kulski. No i kolejny rekord Polski stał się faktem. Zakończyliśmy rwanie, przystępujemy do drugiego boju, dwuboju olimpijskiego, podrzut. Najniższy zgłoszony.